Kilka dni temu Anna Mieczkowska przedstawiła najważniejsze założenia budżetu na 2021 rok. Radni miejscy po zapoznaniu się z nim zgodnie twierdzą, że jest to budżet trudny. Wszystko przez sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Do projektowania budżetowego podchodzę w sposób bardzo życzliwy, mówi Jacek Woźniak. Dlatego, że to nie jest czas na polityczne kłótnie i spory. To jest czas, żeby się zastanowić, w którym kierunku nasze miasto powinno pójść. Oczywiście te założenia budżetowe, które się pokazały, świadczą o jednym, zresztą mówili o tym radni podczas posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej, że jest to budżet na przetrwanie. Przyszłoroczny budżet będzie na pewno trudny. Jest on podyktowany w dużej mierze pandemią koronawirusa, która trwa od wiosny 2020 roku do obecnego roku i ona pewnie szybko się nie skończy. Można powiedzieć, że pani prezydent przedstawiła projekt budżetu bardzo taki zachowawczy, bardzo bezpieczny. Według Jacka Woźniaka w budżecie utrzymuje się duża różnica, jeśli chodzi o dochody bieżące i wydatki bieżące. Dlatego należałoby się jeszcze pochylić nad tym budżetem i poszukać oszczędności. Ja takich oszczędności troszeczkę widzę, ale nie są zbyt duże, dlatego że dopiero analizujemy ten budżet. Przed nami posiedzenia wszystkich pozostałych komisji, ale myślę, że na koniec, a budżet pani prezydent chce uchwalić na początku grudnia, myślę, że do tego czasu trochę propozycji związanych z oszczędnościami do Urzędu Miasta spłynie. Maciej Bejnarowicz uważa, że nowy budżet pokazuje, że Anna Mieczkowska nie ma wizji rozwoju miasta. Administruje, można powiedzieć, finansami i dostosowuje wszystko do finansów. Tymczasem prezydent powinien być kreatorem polityki miasta i dostosowywać finanse, ale także możliwości zadłużania naszego miasta do tego, dlatego że nie wiem, czy państwo wiecie, myślę, że to mogą nasi mieszkańcy nie wiedzieć, ale ze względu właśnie na kryzys związany z pandemią istnieje dzisiaj możliwość zaciągania dodatkowych zobowiązań przez miasto. Część radnych podkreśla, że jest to budżet, w którym znajduje się dużo ważnych inwestycji dla mieszkańców. Tak ważne, jak chociażby budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 5, remonty i budowa nowych wierzchni ulic, ulica Westerplatte, ulica Armii Krajowej, przebudowa tej naszej dalszego odcinka promenady do ośrodka Arka, na odcinku od Kamiennego Szańca do ośrodka Arka. Duże ukłony dla pani skarbnik, która była w stanie ten budżet przygotować w mojej ocenie bardzo dobrze, pomimo tych trudnych czasów. O tym, czy nowy budżet zyska akceptację, zdecydują radni podczas grudniowej sesji Rady Miasta. Ja zachowuję taki delikatny dystans, jeżeli chodzi o ten budżet. Z kolei jestem do niego nastawiony bardzo życzliwie i z mojej strony pani prezydent może liczyć na taką konstruktywną dyskusję. W mojej ocenie jest to budżet dobry, jest to budżet, który należy poprzeć, bo jest to na pewno budżet skierowany do mieszkańców. Na dzień dzisiejszy jeszcze wstrzymuję się od głosu do momentu uzyskania informacji w trakcie posiedzeń komisji. Nie powinniśmy zbytnio w tym budżecie mieszać, w tym zakresie, żeby nie zgłaszać swoich wielu poprawek, czy też zmian budżetowych, bo może się ta konstrukcja budżetu, który jest nam przedłożony, w tym momencie nie spiąć. Sesja budżetowa odbędzie się 2 grudnia. Więcej na ten temat dzisiaj w bloku programów po wydarzeniach dnia.